Coraz widoczniejsze stają się bryły budynków mieszkalnych między ulicami Matejki i Siemirackiego. Towarzystwo Budownictwa Społecznego prócz tej budowy planuje remonty innych budynków. Zamierzamy wykonać termomodernizację budynku przy Okrzei. Przypomnę, że ten budynek już był poddawany remontom, tak? Tam jest wymienione pokrycie dachu, kotłownia gazowa i centralne ogrzewanie. No i teraz przeprowadzimy termomodernizację, no i zmodernizujemy strychy, tak? Tam chcemy uzyskać dwa lokale mieszkalne i część strychów będzie przeznaczona do użytku dla wspólnoty mieszkaniowej. Przygotowujemy również modernizację ostatniego budynku po prawej stronie Wybickiego, czyli w tym ciągu od strony miasta. W przyszłym roku byśmy chcieli zakończyć jakby termomodernizację tych naszych wspólnot mieszkaniowych przy Wybickiego. Jeszcze w tym roku ma być zmodernizowany budynek przy Wybickiego 7. Pozostałe termomodernizacje rozpoczną się dopiero w 2018 roku. Przyszły rok, myślę, to będzie koniec termomodernizacji w TBS-ie. Praktycznie 100% stanu budynków będziemy mieli wykonanych. Również w przyszłym roku zamierzamy stermomodernizować budynek przy Matejki ostatni, Matejki 14. W tym tygodniu było zebranie wspólnoty odnośnie podejmowania decyzji o zaciągnięciu kredytów itd., itd. Wspólnota w najbliższym czasie w tej sprawie ma się wypowiedzieć. Także wszystkie budynki te pokolejowe, które przejęliśmy w zarządzanie, byłyby w przyszłym roku skończone. W dalszych planach będzie również zagospodarowanie terenu wokół poszczególnych budynków, których zarządcą jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego.